Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gromadzimy się dziś, aby uczestniczyć w liturgii mszy świętej, która sprawowana jest w intencji za świętej pamięci Irenę Woźniak w pierwszą rocznicę śmierci. W czasach biblijnych każda choroba była uważana za początek śmierci. Zobaczymy to w dzisiejszej Ewangelii. Kobieta cierpiąca na krwotok była niejako pogrzebana za życia. Nie mogła pozostawać w społeczności. Już sam fakt, że zbliża się do Jezusa wśród tłumu, sprawia, że zgodnie z obowiązującym prawem stała się powodem nieczystości dla innych. Jezus, przyjmując na siebie jej nieczystość, uwalnia ją od śmierci, przywraca jej życie, podobnie jak czyni to z córką Jaira. W ten sposób bierze na siebie śmierć nas wszystkich. Zostaliśmy bowiem powołani do nieśmiertelności. Niech Duch Święty uzdolni nas do przyjęcia Bożego Słowa. Boże, lud Twój czcią przejęty, Twoich dzieł wszechmocność głosi. Oczy na Twój ołtarz święty, serce swe do Ciebie wznosi. Liczne na nas ciążą winy, lecz niech żal nasz litość wznieci. Przyjmij, Ojcze, grzeszne syny, nie odpychaj swoich dzieci. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba, wina, co się wkrótce dla nas stanie krwią i ciałem Twego Syna. Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Niech nasz niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich, bracia i siostry, na tej mszy świętej, ten sobotni, piękny wieczór. Witam wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez internet i pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj usłyszymy w Ewangelii, jak Chrystus przywraca do życia córkę Jaira. Wskrzesza ją z martwych. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani włodania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Oto Słowo Boże. Bogu niech będzie. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainie umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora rankiem wesele. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, jak to jest napisane, nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Ukochani Chrystusie, siostry, bracia,
Drogie dzieci, droga młodzieży, bardzo się cieszę, że mamy z nami dzieci, które z rodzicami przyszły do kościoła. Jest zupełnie inaczej, kiedy są dzieci, kiedy jest młodzież, kiedy są dorośli. Wtedy czuję się całą wspólnotę. I każdy z nas cieszy się, kiedy słyszy głos dziecka, a czasem nawet płacz. I to jest właśnie znak, że dzieci są z nami, że na swój sposób chwalą Pana Boga. Moi drodzy, rozpocznę od przykładu, który nas wprowadzi w dzisiejszą Ewangelię. Bardzo ciekawy przykład. Pod koniec powstania warszawskiego zostaje ranny na Mokotowie podporucznik Jerzy Malinowski. Odłamek granatu uderza w nasadę nosa. Traci wzrok. Przez powstały otwór zaczyna wypływać mózg. Lekarze nie dają mu najmniejszych szans przeżycia. Pod kulami przybiega do powstańczego szpitala matka rannego. Prosi, błaga lekarzy o pomoc. Czuwa przy swoim rannym synu. Modli się. Po jakimś czasie syn odzyskuje przytomność. Wraca do siebie. Matka dalej gorąco się modli. Po jakimś czasie dowiedziała się, że w Stanach Zjednoczonych robi się operacje, które przywracają wzrok, o ile nerwy nie zostały uszkodzone. Kontaktuje się z tym lekarzem i mówi do niego: panie doktorze, proszę o operację dla mojego 23-letniego syna. Lekarz mówi, że trzeba będzie mieć gałkę oczną od człowieka żyjącego albo od człowieka zdrowego, który zginął w wypadku. Matka odpowiada: panie doktorze, o oko proszę się nie martwić, bo pan doktor wyjmie moje i przeszczepi synowi, aby choć trochę mógł oglądać świat. Zobaczmy, jak matka potrafi kochać swoje dziecko, że jest w stanie oddać swoje oko, aby syn mógł widzieć po operacji. I tak też się stało. Operacja się udała. Syn mógł widzieć na to oko, które otrzymał od swojej matki. Moi drodzy, kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, sytuacja jest o wiele bardziej poważna, bo tutaj syn przeżyłby, ale może by nie widział. A w tym przypadku mamy dziewczynkę, która umarła. I wyobraźmy sobie, jak bardzo rodzice przeżywają śmierć swojej córki. Wszystko by zrobili, aby mogła żyć. I ojcem córki jest osoba, która odpowiedzialna jest za świątynię. I właśnie ten człowiek o imieniu Jair pada do stóp Jezusa i prosi go usilnie. Pan Jezus go dobrze znał. Był przecież przełożonym synagogi, ważna osoba.
a jego córka umarła. Mówi: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Kiedy Jezus zdążał do domu Jaira, aby uzdrowić jego umierającą córkę, przybył któryś ze sług Jaira i oznajmił: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Natychmiast oczy Jaira napełniły się łzami, lecz zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Chrystus odwrócił się do niego i rzekł: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Kiedy czytamy Pismo Święte, Nowy Testament, to z pewnością zauważyliśmy, że 3 razy na kartach Ewangelii Chrystus wskrzesza zmarłych. 3 razy. Przypomnijmy sobie. Córka Jaira, młodzieńca z Naim i przyjaciela Łazarza. 3 osoby. Ale w różnych okolicznościach. Za pierwszym razem, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, czyni to w domu, tylko wobec najbliższych. W drugim przypadku czyni to publicznie wobec orszaku żałobników. I za trzecim razem na oczach całego tłumu każe zmarłemu Łazarzowi wyjść z grobu, w którym leżał już od kilku dni. Widzimy takie wyraźne stopniowanie. Można to odczytać jako próbę Chrystusa, który próbuje przekonywać niedowiarków, przekonywać tych, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, że śmierć fizyczna nie stanowi dla niego problemu. Co jest problemem? Problemem jest to, że oni się z niego śmieją. Śmieją się z Chrystusa, a on pokazuje moc Bożą, przywracając do życia te osoby. Moi drodzy, te słowa, które Chrystus wypowiedział do przełożonego synagogi Jaira: nie bój się, tylko wierz. Zobaczmy, jak my często jesteśmy ogarnięci bojaźnią. Cokolwiek się stanie w naszym życiu, dowiadujemy się o chorobie kogoś bliskiego, już zaczynamy się bać. Już zaczynamy panikować. Co to będzie? Jak to wszystko będzie wyglądać? Kto się zajmie tą osobą? Kto będzie go leczył? Bojaźń, a czasem nawet strach. A Pan Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz. Nasze życie codzienne nie szczędzi nam cierpień, nieszczęść, kłopotów. Prawie każdy z nas tutaj obecny w kościele, gdyby tak zapytał każdego indywidualnie, to byście na pewno powiedzieli, że doświadczyliście tego cierpienia, smutku, bólu, łez, może jakiegoś konfliktu, nieporozumienia. Każdy z nas czegoś doświadczył. Każdy z nas niesie jakiś krzyż. Może tak jak Jair, tak jak ta dzielna matka, która swoje oko oddała synowi, by widział. Może na początku boimy się, co to będzie, czy poradzimy sobie.
Może sami czujemy się niezbyt dobrze, boimy się o nasze zdrowie. Szczególnie w tym obecnym czasie pandemii wirusowej, kiedy nie wiemy, co będzie dalej, jaka będzie przyszłość nasza, naszych dzieci. Kiedy z tyle niepewności słyszymy po raz kolejny słowa Chrystusa: nie bój się, tylko wierz. I zobaczmy, kiedy strach nas opuści, kiedy przestajemy się bać, wtedy czujemy się lepiej, czujemy się wyzwoleni. Zobaczmy, że przy tych wszystkich trzech wskrzeszeniach do życia Chrystus domaga się wiary. Przy każdym z nich. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Czy wierzysz, że ja jestem Panem życia i śmierci? I jeżeli odpowiemy: wierzę, Panie, to wtedy dokonuje się przemiana naszych serc. Tym niemniej właśnie powinniśmy mocniej zaufać Bogu, mocniej Mu zawierzyć, kiedy wydaje się, że te nasze krzyże są ciężkie do uniesienia. Ale zobaczmy, po jakimś czasie to wszystko zaczyna być coraz jaśniejsze, zrozumialsze. Mija strach, mija niepewność, mija niepokój i wszystko powraca do normy. Tak w życiu naszym jest. Przechodzimy przez te różne burze. Doświadczamy cierpień, nieszczęść, kłopotów, pokus. Ale jeżeli mamy silną wiarę, to to wszystko przetrzymamy, przeżyjemy i powrócimy dalej do naszych codziennych obowiązków. Niech ten przykład matki, która dzieli się swoim okiem ze swoim synem, niech ten przykład wskrzeszenia córki Jaira i te słowa wierzę będą dla nas podporą, będą dla nas nadzieją na to nasze skomplikowane, trudne, niepewne życie. Niech Pan Bóg nas prowadzi, niech nam błogosławi. Amen. Powstańmy i wspólnie wyznajmy swoją wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Tak jak Jair i cierpiąca kobieta, zbliżmy się do Pana Jezusa z naszymi problemami i przedstawmy je w modlitwie. Za Kościół, papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby nigdy nie ustali w głoszeniu dobrej nowiny, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy, aby swoją ofiarnością świadczyli o miłości Boga do ludzi, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za chorych oczekujących na operację, za osoby starsze i cierpiące, aby zawsze czuli podporę Bożą i zawsze ufali opatrzności, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszych przyjaciół, aby zawsze trwali przy sercu Zbawiciela, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich przebywających na wakacjach, aby nie zapominali o Chrystusie i zawsze podtrzymywali z Nim komunię miłości, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, a w szczególności za świętej pamięci Irenę Woźniak, aby Pan pozwolił jej przebywać ze sobą, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, abyśmy z każdej Eucharystii wychodzili Bogiem silni, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, byś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Panie Jezu, wdzięczni za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz, prosimy, wysłuchaj nasze modlitwy, z którymi stajemy przed Tobą. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, w Nim tylko szukać pociechy nam. On nas napoi krwią swoich ran. On Ojciec, lekarz, Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy.
przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marcelim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Go słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ciało krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, którą uczymy, będziemy przyjmować, aby pomogło się na życie wieczne. Panie Jezu Chryste, niech przyjdzie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Drogi Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam. Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. Obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. Obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj. Duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. Jezus,
obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. Obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Dodaj siły w życia boju, usuń z wątpień nos i zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. Obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. Obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Wita Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Wita Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, a nie skacnota. Wita Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Wita Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się zroży. Wita Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Wita Jezu, Synu Maryi, jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Wita Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy,
pustyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Kilka ogłoszeń. Przypomnę tylko o zapisywaniu się na mszę świętą na naszej stronie internetowej w każdy poniedziałek o godzinie 13. Spowiedź święta odbywa się pół godziny przed mszą świętą sobotnią i niedzielną. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to w tygodniu również można zwrócić się do kapłana, poprosić o spowiedź. Zapewne już słyszeliśmy, że od 30 czerwca rozpoczynamy ten drugi etap, gdy idzie o znoszenie ograniczeń. I już od 30 czerwca będzie można mieć 25% obecnych ludzi w kościele, a więc od 15 do 25. Mam nadzieję, że w kościele więcej nie zmieścimy, jeżeli idzie o odległości pomiędzy nami, ale otworzymy też salę parafialną na dole. I tam będzie można również uczestniczyć we mszy świętej. Myślę, że kto chce i zapisze się wcześniej, to ma możliwość, by uczestniczyć we mszy świętej w kościele bądź w sali parafialnej. Z tego, co widać, to te nasze etapy dają nam więcej swobody, więcej wolności. Mam nadzieję, że powoli będziemy wracali do jakiejś takiej normalności. Dzisiaj odbył się chrzest Noah James Devine. Gratulujemy rodzicom i chrzestnym. Życzymy błogosławieństwa Bożego i wiele radości w wychowaniu dzieci. Sprawy finansowe. Składka w ubiegłą niedzielę wyniosła $4,516.71. Gdy idzie o nasz dług na dzisiaj, to mamy $1,110,165. Także zmniejsza się. Bóg zapłać wam za zrozumienie, za ofiarność. Będziemy na pewno myśleli o tym z Radą Parafialną, z Radą Finansową, co jeszcze byśmy mogli zrobić, aby zebrać jakieś fundusze na spłatę długu. Myślę, że te możliwości niedługo się otworzą i będziemy mieli więcej swobody do działania. To tyle naszych ogłoszeń na nadchodzący najbliższy tydzień. Życzę wam miłego wieczoru, szczęśliwego powrotu do domu i cierpliwości. Pamiętajmy z dzisiejszej Ewangelii, abyśmy wierzyli. Cokolwiek chcemy, by się stało w naszym życiu, z czymkolwiek zwracamy się do Pana Boga, to najpierw On domaga się naszej wiary. Czy wierzysz w to, o co prosisz? Jak odpowiemy wierzę, to wtedy możemy liczyć na to, że Pan Bóg spełni to, czego pragniemy. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatane i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, brałeś dziateczki w objęcia swe. Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię, do serca Twego przytul i mnie. Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię, do serca Twego przytul i mnie. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki Boże, w żłóbku płakałeś nad światem złym. Nie płacz, dzieciątko, ja Ci w pokorze serce me daję, Ty mieszkaj w nim. Nie płacz, dzieciątko, ja Ci w pokorze serce me daję, Ty mieszkaj w nim. Kiedy w ostatniej będę potrzebie, gdy się rozstanę ze światem tym, zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie, niech wiecznie spocznę przy sercu Twym. Zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie, niech wiecznie spocznę przy sercu Twym.